Cała sprawa miała swój początek latem 2006 roku. Wówczas na początku sierpnia mieszkaniec Krosna zgłosił, że w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia spod jego domu skradziono należący do niego samochód sportowy Chrysler Crossfire. Wówczas nie udało się ustalić sprawcy tego przestępstwa i postępowanie zostało umorzone. Umożliwiło to właścicielowi pokrzywdzonemu otrzymanie ubezpieczenia z firmy, w której samochód był ubezpieczony. Właściciel otrzymał kwotę 116 tysięcy złotych. W przypadku kradzieży drogich przedmiotów, drogich samochodów, jednym z elementów, który standardowo policja sprawdza, to jest taka możliwość, czy nie doszło do wyłudzenia odszkodowania. I w tym przypadku okazało się, że istotnie taki jest finał tej sprawy. W tym tygodniu policjanci z sekcji kryminalnej, którzy zajmowali się tą sprawą, ustalili, że właściciel sam uczestniczył w tym przestępstwie. Za jego namową jego wspólnicy, trzej mężczyźni, zabrali samochód w umówiony z nim sposób, zawieźli go do lasu w rejonie Chorkówki i tam wymontowali z niego szereg części, a to, co zostało, utopili w zbiornikach z wodą, z ropą. Wczoraj samochód został wyciągnięty. Bardzo nam tutaj pomogli krośnieńscy strażacy, którzy pracowali tam w bardzo trudnych warunkach. Teren był grząski, podmokły, samochód był pozbawiony kół, więc dociągnięcie go do drogi wymagało wielu wysiłków ze strony strażaków.